Mistrz świata w szachach jest Polakiem. Na ten moment w kategorii juniorów do lat 16, ale powoli do celu. No i muszę wam powiedzieć, że przepiękny moment, w jaki sposób Jakub Seman, 15-latek, mistrz międzynarodowy, został powitany po powrocie do szkoły. Tak jak widzicie, po wejściu do szkoły, po turnieju, cała szkoła powitała Kubę owacjami. Wszyscy koledzy, koleżanki z całej szkoły zebrali się, no, żeby pogratulować zdobywcy tytułu Mistrza Świata w szachach. Muszę wam powiedzieć, że nie jest to standardowa procedura. Bardzo często szachiści po powrocie do szkoły z turniejów mają problemy. Oczywiście nagle trzeba napisać 10 kartkówek, 15 sprawdzianów. Jeszcze też zdarzają się nauczyciele, którzy no nie chcą usprawiedliwiać nieobecności, że tam byłeś na turnieju. No a taki zawodowy szachista, czy półzawodowy szachista, kilkunastoletni, no to gra na przykład 12 turniejów w roku, żeby się rozwijał, więc 3-4 miesiące go w domu nie ma, więc fajnie, że tutaj szkoła wspiera Kubę w rozwoju szachowym. No i cóż, jest też artykuł na ten temat na Czeskomie, bardzo, bardzo głośny zrobił się ten powrót do szkoły. Po weekendzie wracasz do szkoły, otwierasz drzwi, na korytarzu rozlegają się gromkie brawa koleżanek, kolegów i nauczycieli, a wszyscy są z ciebie dumni. Większość nastolatków może tylko pomarzyć o takiej sytuacji, jednak dokładnie tak wyglądało wejście do szkoły 15-letniego mistrza międzynarodowego Jakuba Semana, a wszystko dlatego, że Jakub zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata Juniorów w kategorii do lat 16, czyli był tutaj młodszym rocznikiem, ponieważ te grupy są co 2 lata, czyli tam do 12, 14, 16 i tak dalej. W zdobywającym niezwykłą popularność filmiku opublikowanym w poniedziałek kamera podąża za ubranym w granatową kurtkę świeżo upieczonym mistrzem świata przez 2 piętra wypełnione klaszczącymi i wiwatującymi kolegami i koleżankami z 3. Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Na koniec swojej podróży uśmiechnięty mistrz międzynarodowy dostaje w prezencie tort. Turniej, który odbywał się w dniach 13-24 listopada w Monte Silvano we Włoszech, wyłonił indywidualnych mistrzów świata w 6 kategoriach. 8 do 18, do 16, do 14, no i grupy dziewcząt. W 11-rundowym turnieju szwajcarskim Seman, tutaj literówka 2N, zdobył 9,5 punkta i zajął pierwsze miejsce spośród 138 zawodników z 71 krajów. Na drugim miejscu też był Polak, Jan Klimkowski. A teraz zaprezentuję wam partię, która dała właśnie Jakubowi Mistrzostwo Świata. Poszła tutaj obrona sycylijska, więc wiadomo, że będzie wesoło. No i czarny zdecydował się na A6. To w ogóle jest dosyć zabawny wariant obrony sycylijskiej, bo jeszcze są zawodnicy, którzy w kolejnym ruchu grają hetman C7, więc wygląda, jakby czarny miał challenge, żeby zagrać jak najgorzej w debiucie, a okazuje się, że ma to sens, bo mimo tego, że figury nie są porozwijane, no i też hetman jest wprowadzony do akcji, to wszystkie kluczowe punkty w obozie czarnego są zabezpieczone, więc ta pozycja jest bardzo ciężka do przełamania, więc mimo, że czarny łamie wszystkie reguły gry w debiucie, to ma to sens. No i teraz w partii poszło goniec D3, na co czarny odpowiedział goniec C5, jest to oczywiście tutaj atak na skoczka, więc skoczek ewakuacja. No i teraz faktycznie ten goniec bywa wkurzający, tym bardziej, że biały bardzo często chciałby pionem z linii F atakować pozycję czarnego króla. Więc trzeba się tego wkurzającego delikwenta pozbyć, stąd hetman E2 z dalszym zamysłem goniec E3. No i ten goniec jest po prostu wymieniany. Czarny skoczek G7, no i tutaj nasz zawodnik rozpoczyna ekspansję właśnie na skrzydle królewskim ruchem H4. Będzie chciał oczywiście osłabić pozycję przeciwnika. W partii E5, czyli czarny próbuje kontrować w centrum, jednocześnie chce tego gońca wprowadzić do akcji, bo on jest taki dosyć mało robotny. W partii długa roszada, B5, no i tutaj biały uderza ruchem F4. Ma to faktycznie sporo sensu, bo póki co czarny jeszcze się nie zdecydował na zrobienie krótkiej roszady, więc no ciężko się tak zadeklarować z tym atakiem na królewskim. Póki co król jest w centrum, więc to raczej w centrum należy działać.
W partii mamy wybicie na e3, hetman odbił b4, no więc skoczek się tutaj centralnie zaktywizował. No i teraz, jeżeli dojdzie tutaj do takiej wymiany, no to ten skoczek musi zmykać, a co za tym idzie też bicie na e5. I już pal licho tam stratę pionka, bo to tak wielkiego znaczenia nie ma, ale centrum przede wszystkim się otwiera, no i biały będzie w stanie dopaść czarnego króla. Więc w partii nastąpiło bicie na f4 i król został ewakuowany, no i jeszcze dodatkowo pojawiło się tutaj całkiem zacne pole dla tego skoczka z c6. Zauważcie, że faktycznie punkt d6 jest nieziemsko słaby, ale jak ten skoczek wejdzie na e5, no to w sumie ciężko będzie tego delikwenta przegonić i co za tym idzie, ciężko będzie atakować też na skrzydle królewskim, bo ten skoczek się przyda w defensywie, a czarny będzie swój atak na hetmańskim rozwijał, więc tutaj trzeba odpowiednio agresywnie podejść do tematu, żeby czarny własnego ataku nie miał czasu rozwijać. W partii goniec e2, skoczek e5, no i nastąpiło wybicie na e7 z następnym hetman d2. Faktycznie czarny rozwiązał swoje problemy na skrzydle królewskim, mata tam nie będzie, ale są tutaj problemy, ponieważ jeden i drugi pion są atakowane i to jest gruby problem, bo czarny nie ma jak jednego i drugiego zabezpieczyć. I w partii poszło wieża d8, no i tutaj Jakub z zimną krwią zgarnął piona na b4. Żeby zgarnąć takiego pionka, naprawdę trzeba się wykazać odwagą, ponieważ, no co by nie mówić, król białego tym samym został osłabiony. Czarny ma tutaj więcej linii półotwartych do atakowania na skrzydle hetmańskim, co może być problemem. No i tutaj okazuje się, że lepiej było w tym kierunku odejść. Jakub podszedł tutaj, żeby utrzymać tę presję na d6 i czarny mógł wykorzystać ten jeden ruch, żeby zainteresować się pionem e4, ale tego nie zrobił. Zagrał hetman f6, no i to pozwoliło białemu się zaktywizować. W partii szach król odszedł, no i czarny tutaj materialistycznie podszedł do tematu. Postanowił odzyskać pionka, ale z perspektywy białego ten pionek niewiele właściwie zmienia, więc biały aktywizuje się dalej. Goniec f3, no i teraz albo strata wieży, albo czarny oddaje tego bardzo aktywnego centralnego skoczka, więc w jednym i w drugim przypadku ze strategicznego punktu widzenia biały zyskuje. W partii bicie na f3, no i teraz jeszcze przy okazji taka wisienka na torcie, linia G jest tutaj gotowa do atakowania. W partii hetman odszedł, no to h5, biały tutaj leci dalej i czarny koniecznie powinien zagrać h6, bo inaczej biały sam zagra h6, no i to właśnie nastąpiło. I teraz czarne pola są niesamowicie osłabione. I teraz mamy piękny przykład pozycji, gdzie skoczek centralny dominuje w otwartej pozycji nad gońcem. W partii skoczek c6, no to wieża d7, no i wieża e1. Po prostu groźba mata. Więc czarny się broni, no i teraz Jakub przygotował bardzo zacny motyw. Hetman bije a5. I oczywiście zbić na a5 nie można, no bo właśnie mat na 8 linii. Więc król f8, trzeba było się tutaj bronić. No to hetman b6 i teraz jest po prostu pion więcej. A mało tego, figury białego dalej są znacznie aktywniejsze. Goniec bije c6, hetman bije c6, wieża d8. No i teraz tak, jest fajnie, bo w końcówce, no to te piony fru lecą do pola przemiany i czarny nic nie jest w stanie zrobić. No ale jeszcze końcówki nie ma, więc trzeba tutaj zachować czujność. I co ciekawe, można było sieknąć na d6. Okazuje się, że po odbiciu tutaj następuje szach i jest pozamiatany. A jeżeli wieża zbije, no to oczywiście bicie na a8. No ale tutaj Kuba z jakiegoś powodu zdecydował się na hetman e4. Być może ocenił, że to będzie bezpieczniejsze albo po prostu przeoczył wieża bije d6.
wieża e8 w partii, hetman d3, hetman f4. No i tutaj hetman białego próbuje oczywiście wykorzystać słabe czarne pola, więc czarny próbuje się bronić. No to wieża h1, ten pion jest bardzo, bardzo wartościowy, więc koniecznie trzeba go zabezpieczyć. Wieża e8, no to została zrobiona furtka dla króla. Hetman f6, no to jest presja na pionka, więc czarny broni. No i f4, więc ta wieża została przegoniona. I teraz biały chce się przestawić, skoro już pion h6 nie jest atakowany, no to teraz biały chce się przestawić do ataku. No i to faktycznie zostało tutaj zrealizowane. No i jeszcze jakieś tam matematyczne szanse dawało wieża c6, no ale hetman się wtrynia na b7, no i właściwie ten pion z linii A ma prostą drogę do pola przemiany. Ale w partii hetman f5. No to wieża d2 zostało tutaj obronione. Wieża b5, hetman c3, czyli wracamy do tego planu wjazdu na h8. Wieża b8, no to b4 po prostu. Te piony muszą ruszyć. Wieża c4, w partii bicie, hetman odbił. No i tutaj pomału, kiedy sytuacja się uprościła, no to biały faktycznie może tymi pionami maszerować dalej. Oczywiście piony zawsze muszą mieć odpowiednie wsparcie figur, bo jeżeli tak piony same pójdą, no to po prostu się je straci. Ale tutaj wsparcie figur jest naprawdę bardzo duże. No i jeszcze dodatkowo król osłabiony, więc po hetman c6 czarny już skapitulował, no bo tutaj po król d4 to po prostu można odejść i w ogóle tak na chama to można tym pionem iść do pola przemiany, no ale też na pewno znajdzie się za chwilę jakiś mat, także naprawdę piękna partia. Jakub Semon tutaj kontrolował wszystko od początku do końca. Kolega Jakuba, mistrz międzynarodowy Jan Klimkowski, zajął w tej samej kategorii drugie miejsce, a FM Paweł Sowiński zdobył złoto w kategorii do lat 14. Polska zdobyła również złoty medal w klasyfikacji drużynowej mistrzostw. W ogóle tutaj Pegasusa dostali, będą podsłuchiwali nas, także uważajcie na swoje warianty. Dobra, to taki żarcik, to DGT Pegasus to są takie elektroniczne szachownice do gry. Kiedyś ktoś mi to tłumaczył, że jakoś można to podpiąć do komputera i na czeskomie grać przez tą szachownicę, czy po prostu ze Stockfishem można sobie grać przez tą szachownicę, więc no to nie jest tania sprawa, bo to chyba z 1700 zł kosztuje, także całkiem zacne nagrody. To też nie jest standard, bo często jest tak, że za Mistrzostwo Polski to dostajesz puchar i medal, albo sam medal, nie? Także fajnie, że się organizator przyłożył. Mieliśmy trochę czasu, żeby się przygotować. Jestem naprawdę zaskoczona, nie sądziłam, że ten filmik zyska tyle polubień, powiedziała dyrektorka szkoły Magdalena Kernbach-Wojtas. Mijający rok był dla Semana niesamowity, ponieważ oprócz tego, że zdobył tytuł Mistrza Świata, triumfował także w Mistrzostwach Europy Juniorów. Pierwszym i jedynym do niedawna Polakiem, który w jednym roku skompletował taki dublet, był arcymistrz Radosław Wojtaszek, który dokonał tego 19 lat temu. No i tak jak widzicie, tutaj już jest dyplom, puchar i medal. Już żadnej tam dodatkowej nagrody nie widać. Dobra. Seman skomentował swój sukces w następujący sposób. Wygranie Mistrzostw Świata to dla mnie fantastyczna sprawa. To spełnienie marzeń i nagroda za naprawdę ciężką pracę. No i jest to oczywiście także motywacja do dalszego treningu. Przed zawodami nie myślałem o tytule, miałem cel, by skupiać się na każdej kolejnej partii. Chciałem zagrać najlepiej jak potrafię. W 8 rundzie zostałem samodzielnym liderem zawodów. Wtedy adrenalina już urosła. Pojawił się stres przed kolejnymi ruchami, ale myślę, że poradziłem sobie z tym bardzo dobrze i bez większych przygód dowiozłem prowadzenie do końca. To spełnienie marzeń i nagroda za naprawdę ciężką pracę, Jakub Seman. Także cóż, z mojej strony pozostaje tylko pogratulować i odesłać Was na kanał Tomka Jaskółki, ponieważ Tomek przeprowadził 2-godzinny wywiad z Jakubem Semanem oraz z jego trenerem, arcymistrzem Marcinem Krzyżanowskim. Także polecam, link będziecie mieli w podwieszonym komentarzu.